Hej, cześć, ja nazywam się Kair, a to jest kolejny odcinek z serii Icewind Dale Enhanced Edition. Aktualnie znajdujemy się jeszcze na Wyspie Grobów, konkretnie w tej wieży nekromanty imieniem Edion. Od Ediona kupiliśmy ostatnio kilka zaklęć, jako że wcześniej uczyliśmy się tych wszystkich, które udało nam się wykupić od bodaj Kierana w Samotnej Kniei, a teraz kupiliśmy kolejną porcję. Ponadto sprzedaliśmy mu trochę przedmiotów i wyszliśmy na jedno, tak jakby na swoje, więc jestem bardzo zadowolony. Na Wyspie Grobów, no cóż, znaleźliśmy poniekąd jakieś informacje. Po pierwsze, udało nam się znaleźć Hjoldera, czyli tego wygnanego szamana klanu Niedźwiedzia, i przekonać go, że to nie Wylfden powrócił, w sensie może i Wylfden, tylko nie opętał go duch Geroda, tylko jakiegoś innego, dużo groźniejszego i prawdopodobnie podłego stworzenia, czy jakieś podłe stworzenie go mogło opętać. Co to dokładnie jest, nie wiemy. Będziemy musieli wybrać się do Posępnego Mrozu, gdzie rzekomo urzęduje jakaś wieszczka, która być może będzie w stanie nam pomóc. Zobaczymy. To też wracamy z tej Wyspy Grobów, dość tych nieumarłych, tych przepraw z nimi tutaj. Wrócimy sobie do Neda, który ostatnio przeprawił nas łodzią z Samotnej Kniei. Teraz wrócimy do Samotnej Kniei. Zobaczymy, jak się tam sprawy mają. Zabierzesz mnie z powrotem do Samotnej Kniei? Na przeklęty płaszcz Amberli. Miałem nadzieję, że o to poprosisz. Mamy wypłynąć już teraz? No jasne. Ruszajmy. Załatwię. Dobra. To. Z powrotem w wiosce jesteśmy, możemy... Jeszcze tu by się przydało ewentualnie jakieś może luźne końce, bo tutaj widzę, że mamy tak, mamy Hayley, mamy jakaś róża dla Murdaga. Nie wiem, czy tu się uda. Zły wilk. No właśnie na przykład Hayley, zobaczę, czy uda mi się ją przekonać. Ostatnio przekonaliśmy Tybalda, żeby wyprawił się ze swoją rodziną na południe, bardziej na południe, w momencie, w którym, no cóż, drogi staną się bardziej przejezdne. Zobaczmy, czy uda nam się jakoś zachęcić Hayley, by wróciła do domu. Chcesz się bawić? Wystarczy szyszek i dla mnie, i dla ciebie, żeby porzucać w Purvisa. Hayley, czy nie powinnaś już iść do domu? Nie. Nie wrócę do domu. Mama cały czas pije w gospodzie i nigdy nie przychodzi do domu, więc ja też tam nie wrócę. Ale Hayley, jeśli mam uratować miasto przed barbarzyńcami, to musisz iść do domu i ochraniać swojego tatę. Ta tajemnica, którą mi powiedziałaś, powinna go ochronić, ale tylko wtedy, jeśli przy nim będziesz. To szkoda. Podobno Kieran cię szukał. Twierdzi, że ktoś rozpowiada, a czyli możemy ją ewentualnie wystraszyć. Ale wspomniała o mamie, że mama rzadko tam widuje. Znaczy, że wraca ogólnie, więc no ona rzadko z siłą rzeczy widuje. Matka chleje w gospodzie cały czas. Dobrze, Hayley, nie będę cię zmuszać. Zobaczę, czy uda mi się przekonać w takim razie tą mamę Hayley do tego, aby ona chociaż może się wzięła w garść, przestała chlać. I coś tutaj wymyślić. Jest Amber. Już się robi. To znowu ty? Ej, jesteś żoną Tybalda? Żoną Tybalda? Ha, czasami śpię pod jego dachem, ale czy jestem jego żoną? Chyba tylko z nazwy. Niech mu wnętrzności zamarzną, a jego ciało niech ktoś wpakuje do jednej z jego beczek. Wygląda na to, że nie darzysz swojego męża zbytnią miłością. Nie darzę tego drania żadną miłością. Zaciągnął mnie tutaj na północ, donikąd, żeby zarobić parę miedziaków, a ja mało co nie zamarzłam i nie postradałam życia. Gdzie ja miałam rozum? Jeśli tak źle ci się tutaj wiedzie, to dlaczego stąd nie wyjedziesz? Myślisz, że nie próbowałam? Co ty tam wiesz? Karawany teraz nie kursują, a każdy chłop, z którym idę do łóżka, obiecuje zabrać mnie na południe, a potem mnie tutaj zostawia.
Tak bardzo chcesz uciec z dala od swojej rodziny i od tego miasta, że oddałabyś się obcemu? Przespałabym się nawet z całym garnizonem, gdybym tylko wiedziała, że w zamian będę mogła uciec z tego zmrożonego piekła. Matko Boska. Nie masz za grosz wstydu, kobieto? Co doprowadziło cię do takiego stanu? Ten głupiec, Tybalt, mój mąż, przywiózł nas tutaj na północ, obiecując nową, jasną przyszłość. Lata już minęły od naszego przybycia, a on ciągle pracuje w swoim warsztacie. Moja córka zupełnie zdziczała. Teraz bardziej przypomina wilka niż dziewczynę. Nie tak miało potoczyć się moje życie. Zrobiłabym wszystko, żeby stąd uciec i rozpocząć wszystko od nowa. O kurczę. Mogę ewentualnie ją jakoś próbować przekonać, żeby ich zostawiła z kolei, ale szkoda mi tej dziewczynki. Matka, no, może nie jest najlepsza, ale no, to w końcu matka. Może mogłaby się wziąć w garść, to... W sumie nie znam, znam ją tylko właśnie, kiedy tak upadła i jest po prostu pijaczką w tawernie. Może kiedyś była lepsza. A więc postanowiłaś, że oddasz się każdemu, kto będzie mógł obiecać ci coś więcej? Naprawdę nie masz zbyt dużo oleju w głowie. Nie wiesz, jak to jest. Masz uczciwego męża, który wykonuje uczciwą pracę, piękną córkę i dom z dala od zgiełku południowych miast, a mimo to twierdzisz, że z tego powodu cierpisz? Bzdury pleciesz. Mój mąż zarabia tyle miedziaków, że ledwo udaje nam się coś odłożyć, a moja córka jest dziksza od samych barbarzyńców. A więc twój mąż zarabia na tyle, że możecie oszczędzać, a córka ma w sobie siłę barbarzyńcy. Jak możesz nie dostrzegać takich błogosławieństw? Wróć do swojej rodziny. Oni potrzebują ciebie, a ty ich. Ja... Już na to za późno. Zbyt dużo zepsułam. Twoje miejsce jest przy rodzinie. Jeszcze nie jest za późno. Odnajdź w sobie siłę i wróć do nich. Spróbuję. O nic więcej mi nie chodzi. Żegnaj, Amber. Przekonaliśmy Amber Dunn, żeby spróbowała znaleźć i najlepiej wykorzystać dobre strony w sytuacji swojej rodziny. No i dobra. Czyli chociaż tyle udało się ją przekonać, żeby przestała chlać. Kieran stracił swojego człowieka klienta. Zobaczmy, czy w takim razie Hayley mogę jakoś pomóc. Zrobione. Oj, ciężkie życie na północy. Chcesz się bawić? Wystarczy szyszek i dla mnie, i dla ciebie, żeby porzucać w Purvisa. Hayley, czy nie powinnaś już iść do domu? Nie, nie wrócę do domu. Mama cały czas pije w gospodzie i nigdy nie przychodzi do domu, więc ja też tam nie wrócę. Twoja matka czeka na ciebie w domu. Chyba teraz będzie w nim bywać o wiele częściej. Co? Naprawdę? Mówisz serio? Dobrze, w takim razie od razu pójdę do domu. W końcu udało nam się przekonać Hayley, żeby przestała włóczyć się po mieście i wróciła do domu. Jeśli będziemy kiedyś chcieli z nią porozmawiać, to chyba właśnie tam będziemy mogli ją znaleźć. Do zobaczenia, Hayley. No i dobra, to jest dopiero uczynek. Nie jakieś tam bicie nieumarłych, zbieranie skarbów i artefaktów. Pomoc zwykłym, szarym ludziom. Żeby im się jakoś wiodło normalnie. Zobaczmy, co my tu możemy. Witaj znowu w Złotej Loży, przyjacielu. Czym mogę ci służyć? Skorzystać z usług leczniczych. Czy ja bym chciał coś jeszcze potencjalnie tutaj kupić od tego uprzejmego mężczyzny? Chyba nie. Czy mam coś na sprzedaż? O, te skóry wilka mogę tutaj na przykład... 250. Tutaj coś. Też są skóry wilka. Ciekaw jestem, czy u Kierana też mogę sprzedawać. Zobaczymy, czy zgoda. Kieran też coś skupuje. No i potencjalnie, czy mamy jakieś tam zaklęcia nowe, więc musielibyśmy znowu sobie odpocząć. To nawet może być przed podróżą taką długą. Zobaczmy, czy są jakieś opcje dialogowe nowe. Znowu wracasz, hę? Czego chcesz tym razem? Nic.
Kieran, powiedz mi, czy ty masz może... Witajcie znowu, wędrowcy. Czym mogę służyć? No, pokaż mi swoje niezwykłe towary. Czy on tutaj ma jakieś zaklęcia, których ja jeszcze nie... Nie, wszystko posiadam, wszystko umiem. Oho, ho, ho. No to wybornie. Czyli zostaje nam tylko nauczenie się tych zaklęć, które już mamy w swoim... Dobra, a druga sprawa jest taka, czy ty skupujesz rzeczy? Skóra wilka, nie skupujesz tych rzeczy. To tam możemy potencjalnie sprzedać. Dobra, to w takim razie my tu sobie tak, ja zerknę, co my tutaj mamy. Czyli miecz działania teraz możemy zmienić, bo już nieumarłych nie bijemy. Tutaj mamy trochę tych, może sobie pochowam jakieś te rzeczy. On też ma swoje, o, ciach. Dam mu jakieś rzeczy, które mógłby na przykład właśnie... Co jeszcze? Właśnie na przykład takie o mikstury. Tą skupienia też wyciągnę. Niewrażliwości, o, ciach. Eliksir oczyszczenia lustrzanych oczu, tego typu rzeczy właśnie. Tu oliwa jeszcze jest jakaś? Oliwa sprawiedliwa. Olej wściekłego płomienia. Dobra. Słuchaj, Tybaldzie, daj mi ten pojemnik po prostu. Jak tutaj, oj, wsadzimy te rzeczy, które są dla ciebie. To jest z kolei dla Lilith bardziej. Ile to się da się jeszcze? Przydałyby się jeszcze takie oleje szybkości więcej. O, teraz znowu możemy sobie tutaj tak ułożyć. No i dobra. Czyli tak, tu sobie zapiszę rozgrywkę i teraz wyciągnę miksturę jakąś, miksturę geniuszu, jeszcze jedną mam. Tu gdzieś miałem ten hełm, który daje plus 2, do, tutaj jest plus 1, czyli o, jeżeli to nie jest przeklęte, moment, tu gdzieś miałem hełm, ale on nie jest tutaj. Stąd może wyciągnę te rzeczy, które są nie na sprzedaż. O. 8? Ciach. I włożę sobie do tego worka, który jest tutaj, na dole. One są bardziej właśnie do użytku. A z niego z kolei powyciągam wszystko, co bym chciał potencjalnie sprzedać. Czy ta kołysanka Wayne'a z tym stożkiem będzie mi potrzebna jakoś? To jest raz dziennie? Nie, to jest po prostu chyba... Zobaczę, wyciągnę. Co jeszcze? Sukurs. Też nie będziemy tego używali. To już jest taki plus jeden, to nie zrobimy z tego użytku. Miecz półtoraręczny pożoga. To tam kulą ognistą chlastało, ale też taki niespecjalnie już. Alamion mógłby zostać. Potencjalnie ta prawda Benorga też nie bardzo. Miecz krótki cieni. Troszkę mnie to interesuje, bo jeszcze się zastanawiam. Tak troszkę waham na przykład, czy z kolei Tybaldowi nie zrobić władania dwoma brońmi. Znaczy nie Tybaldowi, tylko snadze. To byłoby coś... Tutaj jeden pancerz taki. Różdżka strachu też moglibyśmy. Ten myślicie sobie wyciągnę. Zobaczę, czy mogę coś z nim zrobić. No i dobra, zostało trochę jakiejś wodnej gwiazdy nawet tutaj. Ojojoj, dobra. I teraz tak. Sprzedamy to, myślę, tak czy siak tą. Także sobie tutaj upcham rzeczy, które będą na sprzedaż. Nie będziemy z tego użytku robić. No i mogę to. Okej. Okay. Czyli mam 21. No i dokładnie. Czyli nie będę musiał już się bawić w to ściąganie klątwy. Wystarczy, że po prostu sobie coś takiego założę. Charyzma spada o minus 2. O bogowie. Dobra. To mamy tutaj. Jeszcze z tego wora coś tu wyciągniemy. Co my tutaj nie potrzebujemy jeszcze? To może zostać. Te skóry na pewno. Ten płaszcz niewykrywalności może też. Pierścień sanktuarium również sprzedamy, nie będzie nam potrzebny. Nie wiem, czy taki klucz do lochów ogólnie jakoś się raczej potrzebny, nie, to tak samo, jakiś tam półtoraręczny plus jeden to już tam i płaszcz, który daje 5 odporności na zimno. Oj, mało miejsca. Ciekawe. Ach, to się raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. Zobaczmy w takim razie, tutaj są jeszcze do nauczenia się mam. Ojejku, ile tego tutaj jest. O bogowie. No dobrze. To ja sobie w takim razie
Pozwolę tutaj wypić miksturę. Geniusz. Pięknie, 25. No i hyc, wyciągamy z tego worka wspaniałości. Ile jeszcze mogę tutaj? 2, okej, czyli 8. Zobaczmy, to jest zawodzenie Banshee. Po rzuceniu tego zaklęcia czarodziej wydaje okrzyk niczym Banshee, wyjący duch. Każda istota znajdująca się na obszarze działania zaklęcia słyszy ten przeraźliwy krzyk. Ci, którzy nie wykonają rzutu obronnego przeciw śmierci, giną natychmiast. Czarodziej i jego towarzysze są odporni na zawodzenie. No ciekawe, to są czary 9 poziomu, więc są potężne. Ja nawet nie wiem, czy jako bard będę miał kiedykolwiek dostęp do takich rzeczy. Możliwe, że to po prostu uczę się dla własnej przyjemności, bo dopiero jesteśmy tutaj na 6. Ale, a mamy już 20 poziom, więc zobaczymy. Wyssanie energii. Zaklęcie to otwiera most łączący sferę, na której znajduje się czarujący, ze sferą energii negatywnej. Osoba rzucająca czar staje się łącznikiem pomiędzy oboma sferami, wysysając z ofiary życie, w tym wypadku 2 poziomy doświadczenia, i przenosząc je wprost do sfery energii negatywnej. Utrata poziomów, kostek wytrzymałości, punktów życia oraz zdolności ma charakter stały. Poziomy te mogą zostać odzyskane jedynie po rzuceniu czaru przywrócenie. Zaklęcie to nie działa na nieumarłych, konstrukty oraz istoty pozaplanarne. No, powiodło się. Czarne ostrze klęski. Czar ten pozwala stworzyć czarną, międzysferową szczelinę o kształcie ostrza i długości około metra. Pojawia się ona w ręce czarującego, który może jej używać jak normalnego miecza, aż do momentu wygaśnięcia działania zaklęcia. Rzucający jest traktowany jako wielki mistrz w używaniu tej broni. Miecz działa niczym broń +5, zadając 2K12 obrażeń, a ofiara musi po każdym trafieniu wykonać rzut obronny przeciw śmierci z modyfikatorem +4 lub zostanie zdezintegrowana. Każde uderzenie niesie też ze sobą 10% szans na odebranie ofierze 4 poziomów, przywracając przy tym dzierżącemu ostrze 20 punktów. Matko, potężne zaklęcie. Tak sobie myślałem, na przykład takie czarne ostrze klęski. Do tego jest coś takiego chyba jak ta przemiana Tensera, czyli która zmienia w bohatera, więc rzucamy sobie najpierw takie czarne ostrze klęski, potem taką przemianę i jesteśmy naprawdę potężnym wojownikiem. Może nie my tutaj akurat, ale niesamowite możliwości daje magia. Dobra. Zmiana kształtu. Dzięki temu zaklęciu czarodziej może przybrać postać jakiejś potężnej istoty. Łupieżcy umysłu, żelaznego golema, wielkiego wilkołaka, żywiołaka ziemi lub ognia, lub olbrzymiego trolla. Czarodziej staje się istotą, jaką sobie zażyczy, i uzyskuje niemal wszystkie jej zdolności. Po zamianie w łupieżce umysłu może ogłuszyć swoich wrogów lub zmiażdżyć ich jako żywiołak ziemi. W nowej postaci czarodziej zachowuje tyle punktów życia, ile miał w chwili przemiany. Każda przemiana zajmuje tylko sekundę i nie wywołuje oszołomienia. Ciekawe. Kolejne już się powiodło. Uwolnienie. Czar ten anuluje działanie zaklęcia labirynt i przywraca każde uwięzione w nim stworzenie z powrotem do sfery materialnej. Rzucone w miejsce, w którym istota została uwięziona w labiryncie, natychmiast ją z niego uwalnia. Labirynt. Po wypowiedzeniu słów tego zaklęcia zostaje utworzona przestrzeń międzywymiarowa. Ofiara czaru znika w zmiennym labiryncie międzysferowym. Pozostaje tam przez pewien czas, uzależniony w poniższy sposób od jej inteligencji. Poniżej 3 to 2K4 tur. Od 3 do 5 1K4 tur. 6 do 8 5K4 rund. Czyli jeżeli ma 18 więcej, to zostaje na 1K4 rundę. Należy zauważyć, że jeśli na obszar labiryntu zostanie rzucony 9-poziomowy czar uwolnienie, to ofiara zostaje uwolniona, a labirynt zniknie. W innym przypadku trwać on będzie do końca działania zaklęcia. Istota znajdująca się w labiryncie nie może zostać uwolniona przy użyciu rozproszenia magii. Czar ten nie działa na minotaury. Wow, ciekawe, że akurat na minotaury, nie? Labirynt. No dobra. Miażdżąca ręka Bigbiego. Zaklęcie to tworzy olbrzymią, bezcielesną dłoń, która miażdży ofiarę i próbuje przygwoździć ją do ziemi. W pierwszej rundzie czar zadaje 2K10 obrażeń obuchowych, a ofiara musi wykonać rzut obronny przeciw paraliżowi z modyfikatorem -4 lub zostanie unieruchomiona.
W drugiej rundzie ofiara wykonuje rzut obronny przeciw paraliżowi z modyfikatorem minus 2. Nieudany rezultat oznacza otrzymanie 3K10 obrażeń i ponowne unieruchomienie. W trzeciej rundzie i ostatniej zarazem ofiara wykonuje rzut obronny przeciw paraliżowi. W przypadku nieudanego rezultatu dłoń zadaje 4K10 obrażeń, po czym znika. Czyli tłucze, jeszcze bardziej gniecie, tak po prostu łapa. Ciekawe. A i magowie to mieli fantazję, trzeba przyznać, wymyślając takie różne jakieś zaklęcia. Rój meteorytów. Po wypowiedzeniu słów tego potężnego zaklęcia, czarujący przyzywa zaprawdę niszczycielskie siły. Przyciągają one z góry meteory, ciskając je losowo w każdego, kto znajduje się na obszarze w obrębie działania czaru. Każdy, kto znajdzie się na drodze meteorytów, niezależnie od tego, czy jest przyjacielem, czy też wrogiem, będzie otrzymywał 4K10 obrażeń od ognia co rundę, dopóki nie upłynie czas działania zaklęcia. Czarujący powinien podczas rzucania tego czaru zachować absolutną ostrożność. No tak, śmiercionośne zaklęcia, ale powiodły się wszystkie. W takim razie kolejna porcja tutaj mamy, aleśmy tego nakupywali. No tak, ale 100 tysięcy prawie tutaj poszło na te wydatki. Projekcja duplikatu. Czar ten tworzy iluzoryczną kopię rzucającego, która wychodzi wprost z jego ciała. Kopia ta posiada taką samą ilość punktów życia i może rzucać te same zaklęcia, co czarujący. Nie może jednakże wykonać fizycznych ataków. Dopóki obraz istnieje, czarujący jest unieruchomiony, a poruszać się może jedynie jego kopia. Jeśli obraz zostanie zniszczony, czar się kończy i czarujący znów może się poruszać. Ponadto, jeśli podczas trwania zaklęcia czarujący zostanie zraniony, obraz natychmiast znika i czarodziej ponownie może się poruszać. W przeciwnym wypadku obraz będzie istniał do końca działania zaklęcia lub dopóki nie zostanie ono rozproszone przez rozproszenie magii lub inny czar ujawniający iluzję, jak na przykład prawdziwe widzenie. To też bardzo ciekawe, czyli tak jakby wejść sobie w kopię po to, żeby na przykład pierwotnie sprawdzić jakieś pomieszczenie albo wywołać jakąś konsternację tam. Zobaczymy. I to tak nawet na może osiągalnym, bo siódmym. Ograniczone życzenie. Ograniczone życzenie to niezwykle potężny, acz trudny w użyciu czar. Spełni on dosłownie każde życzenie czarującego, lecz tylko w pewnym stopniu i na jakiś czas. Za jego pomocą można zmienić nieznacznie rzeczywistość w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, ale możliwe, że tylko dla czarodzieja, jeśli nie wypowie on słów zaklęcia precyzyjnie. Ograniczone życzenie nie zmieni w znaczący sposób otaczającego czarodzieja świata, może jednak sprawić, że odzyska on część utraconych punktów życia. Chciwe pragnienia kończą się zazwyczaj dla osoby wypowiadającej życzenie tragicznie. Im mądrzejszy czarodziej, tym większa szansa, że właściwie wypowie swe życzenie. W związku z tym magowie o dużej mądrości znacznie rzadziej doprowadzają do katastrof w wyniku źle sformułowanego życzenia. No to by było ciekawe mieć czarodzieja o niskiej mądrości, wypowiedzieć sobie jakieś... Co to za... powstałoby za jakieś wypaczone, groteskowe życzenia. Wyzwalacz zaklęć. Czar ten pozwala magowi przechowywać zaklęcia pod postacią magicznej zdolności, dostępnej przy użyciu menu zdolności specjalnych. Przedmiot ten może przechowywać, a następnie jednocześnie aktywować trzy czary, z których każdy musi być poziomu 6 lub niższego. Mag może w danej chwili posiadać tylko jeden wyzwalacz zaklęć i nie może go przekazywać innym postaciom. Po rzuceniu wszystkich przechowywanych w nim zaklęć, ikona wyzwalacza znika z menu zdolności specjalnych. No tak, to są to tak jak podobnie trochę jak te sekwencery i tak dalej, tylko ten jest chyba wyższy poziomowo. Opończa. Czar ten zapewnia całkowitą niewrażliwość na działanie broni o umagicznieniu plus 2 lub niższym. Zaklęcie to jest niezwykle potężne, lecz ma krótki czas działania, co w połączeniu z bardzo krótkim czasem rzucania czyni je użytecznym jedynie podczas zaciekłej walki. Czar ten nie będzie działał w połączeniu z ochroną przed magicznymi broniami. Efekt ten będzie się utrzymywał, dopóki nie upłynie czas działania czaru lub dopóki nie zostanie on rozproszony. No to cyk. Co tutaj? Ochrona przed energią. Rzucenie tego zaklęcia zapewnia plus 75% odporności przeciw wszystkim atakom wykorzystującym energię, jak ogień, zimno, kwas, magię i elektryczność, niezależnie od tego, czy są one pochodzenia magicznego, czy też nie, na przykład bronie, czary, różdżki, czy bronie oddechowe. Do efektów zaklęcia, czyli brzydki oddech, też mam nadzieję, że chroni przed
paskudnym oddechem. Do efektów zaklęcia nie zalicza się fizycznych ataków lub czarów, które zadają obrażenia jako takie, na przykład zaklęta broń i młot duchowy. Innymi słowy, wszystkie fizyczne obrażenia, na przykład kłute, obuchowe lub sieczne, odniosą skutek. Efekt ten utrzymuje się, aż skończy się czas działania zaklęcia lub do momentu, aż zostanie ono rozproszone. No to hyc. Przyzwanie Dżina. Rzucając to zaklęcie, mag nakłania Dżina, olbrzymiego geniusza o potężnych zdolnościach, do opuszczenia sfery żywiołu powietrza i wkroczenia do pierwszej sfery materialnej. Dżin będzie służył czarującemu przez cały czas trwania zaklęcia, atakując przy tym jego wrogów. Magowie powinni używać tego czaru z wielką ostrożnością, gdyż źle traktowany dżin obróci się przeciw swemu panu przy pierwszej nadarzającej się okazji. No jak przy wszystkich przywoływaniu stworzeń, trzeba mieć naprawdę zachować ostrożność na pewno. Przebicie tarczy. Czar ten przypuszcza gwałtowny atak na zaklęcia ochronne wrogiego czarodzieja. Po pierwsze, odporność na magię ofiary zostaje obniżona o 10% plus 1% na poziom czarującego, na okres jednej rundy na poziom czarującego. Efekt ten nie może zostać rozproszony. Po drugie, przebicie tarczy rozproszy jedno zaklęcie ochronne dowolnego poziomu. Przykładowo, jeśli czar ten zostanie rzucony przez 15-poziomowego maga, odporność na magię ofiary zostanie obniżona o 25%, a ponadto zostanie rozproszone jedno zaklęcie, które w danej chwili ją chroni. Przebicie tarczy działa na następujące zaklęcia. Mniejsze odchylenie czaru, mniejsze odbicie czaru, klosznie wrażliwości mniejszej, niepodatność na czary, odchylenie czaru, odbicie czaru, klosznie wrażliwości, tarcza przeciw czarom i pułapka na czary. Przed czarem tym nie chroni odporność na magię ani żadne zaklęcia ochronne. To się może ewentualnie potencjalnie przydać. Do tej pory nie trafiliśmy na zbyt dużo magów, którzy sprawili nam kłopoty, ale kto wie. Przywołanie Hakeshara. Czar ten podobny do zaklęcia szóstego poziomu, przywołanie Nishru. Hakeshar to potężniejsza odmiana Nishru, posiadająca więcej punktów życia, potężniejsze ataki i jest odporny na niemagiczne bronie. Po rzuceniu tego zaklęcia czarodziej przywołuje silną magiczną istotę zwaną Hakesharem. Na pierwszy rzut oka przypomina ona mgłę, ale mgła ta to tak naprawdę czerwony obłok pulsujący własnym życiem. Hakeshara przyciąga magia otaczająca czarodzieja, podobnie jak płomień świecy przyciąga ćmy. Na szczęście istota jest posłuszna rzucającemu czar i nie zaatakuje go, choć na pewno chciałaby to zrobić. Hakeshar nie atakuje fizycznie, choć jego samego można zranić fizycznym atakiem. Za każdym razem, gdy Hakeshar dotyka będącego ofiarą czarodzieja, występują dwa efekty. Po pierwsze, ze wszystkich przedmiotów magicznych czarodzieja posiadających ładunki zostanie wyssany jeden ładunek, niszcząc przedmioty, które miały już tylko jeden ładunek. Po drugie, mag zapomina jeden ze swych czarów, wybrany losowo z najmocniejszych zaklęć. Hakeshar jest całkowicie odporny na magię, co więcej, czary leczą tę istotę. Istota pozostanie pod kontrolą czarodzieja, dopóki nie straci wszystkich punktów życia lub nie minie czas działania czaru. No to są też potężne istoty, tak sobie myślę, to musi być niezła tortura dla takiego maga, który po prostu zapomina magii, a jest atakowany przez takie stado takich hakeszarów gdzieś, a go tłuką na przykład i wysysają zaklęcia. Zjedzą żywcem. Dobra. Jeszcze mamy jakieś zaklęcie tutaj. No jeszcze troszkę jest. Kurczaki, ile ja tego nakupywałem. 5, 6, 7, 8. Ciach, zobaczmy. Duszenie. Czar ten pozbawia oddechu wszystkie istoty znajdujące się w obszarze jego działania. Istoty nie muszące oddychać są niepodatne na jego wpływ. Duszące się stworzenia otrzymują karę minus 4 do klasy pancerza, minus 4 do testów trafienia i minus 6 do zręczności. Ponadto mogą wykonywać w ciągu rundy o jeden atak mniej. Ich prędkość poruszania zostaje zmniejszona o połowę, a także otrzymują co rundę 4K8 magicznych obrażeń. Rzut obronny neguje wszystkie efekty, poza 2K8 obrażeniami otrzymywanymi przez jedną rundę. Efekt zaczyna słabnąć w chwili, w której istota opuści obszar działania czaru, aczkolwiek może minąć runda, zanim złapie oddech. Kurczę, to też takie dosyć potężne. Minus 4 do klasy pancerza, minus 4 do testów trafienia, zręczności to...
Wielki okrzyk. Po wypowiedzeniu słów zaklęcia wielki okrzyk z ust czarującego wydobywa się ogłuszający podmuch siły w kształcie stożka o promieniu 5,5 metra. Chyba nawet jakiś przedmiot mieliśmy taki, który coś takiego podobnego robił. Czar ten jest niezwykle wyczerpujący i niebezpieczny dla użytkownika, wysysając z niego 2K4 punkty życia i zmuszając go do wykonania rzutu obronnego przeciw czarom, aby nie stracił przytomności na jedną turę. Istoty posiadające 5 lub mniej kostek wytrzymałości, które znajdą się w obszarze działania zaklęcia, natychmiast giną. Pozostałe istoty muszą wykonać rzut obronny przeciw czarom lub zostaną ogłuszone na 2 rundy. Ogłuchną na 4 rundy i otrzymują 4K12 magicznych obrażeń. Udany rzut obronny sprawi, że zostają one ogłuszone na 1 rundę. Ogłuchną na 2 rundy i otrzymają 2K12 magicznych obrażeń. Niezłe tutaj jakieś krzyki. To są zaklęcia, to jest na przykład żelazne ciało. Zaklęcie to przekształca ciało czarującego w żywe żelazo, zapewniając mu potężne odporności i zdolności. W trakcie jego działania czarujący otrzymuje 100% odporności na elektryczność oraz trucizny, 50% odporności na ogień i 25% odporności na obrażenia obuchowe. Zaklęcia wpływające na fizjologię i zdolność oddychania czarującego są ignorowane, czyli na przykład to, podejrzewam, to duszenie. Ciekawe tutaj zależności są bardzo pomiędzy zaklęciami. Myślę, że faktycznie trzeba tęgi łeb mieć, żeby to wszystko ogarnąć umysłem. Ponadto współczynnik siły rzucającego czar wzrasta do 25 i może on atakować 2 razy na rundę żelaznymi pięściami, zadając 2K4 obrażeń plus premia za wysoką siłę. Niestety, ruch czarującego stają się powolne i niezdarne, sprawiając, że jego prędkość poruszania się obniża się do 25% pierwotnej wartości oraz uniemożliwiając mu rzucanie czarów, dopóki nie skończy się działanie żelaznego ciała. To już takie jako taka ostatnia linia obrony, po prostu wchodzimy w takie żelazne ciało i tłuczemy. Szkoda, że tylko na siebie mogę to rzucać, a na przykład nie mogę na kogoś. Słowo mocy oślepienie. Zaklęcie to powoduje ślepotę u wszystkich wrogich istot, znajdujących się w zasięgu jego działania. Efekt ten utrzymuje się przez jedną turę lub do momentu rozproszenia. Oślepieni wrogowie otrzymują karę -4 do klasy pancerza oraz testów ataku. Ciach. Ulepszone przyspieszenie ruchów. Istota będąca pod wpływem tego zaklęcia porusza się i atakuje 2-krotnie szybciej, otrzymując przy tym również premię plus 2 do testów inicjatywy. Tak więc istota poruszająca się normalnie z prędkością 6 i atakująca raz na rundę będzie poruszać się z prędkością 12 i atakować 2-krotnie w ciągu rundy. Czar ten nie zwiększa szybkości rzucania czy też funkcjonowania zaklęć. Pomiędzy tym zaklęciem i trzeciopoziomowym czarem maga przyspieszenia ruchów istnieją 3 główne różnice. Po pierwsze, po upływie działania tego czaru istota nie jest zmęczona. Po drugie, czar ten działa tylko na jedno stworzenie. Po trzecie, podwaja on de facto liczbę ataków na rundę przyspieszonej istoty. Zaklęcie to neguje również działanie czaru spowolnienia ruchów, ale jego efekty nie kumulują się ze sobą przy kolejnym jego rzuceniu, podobnie jak z efektami innych tego typu czarów. Zaklęcie to funkcjonuje, dopóki nie skończy się czas jego działania lub dopóki nie zostanie rozproszone. No, mamy takie chyba zaklęcie pierwszopoziomowe, ale ono służy tylko do ucieczki. Zwodniczy sobowtór. Po rzuceniu tego zaklęcia mag zostanie objęty działaniem ulepszonej niewidzialności i zostaje teleportowany na odległość kilku metrów z miejsca, w którym się znajdował. Tam zaś, gdzie stał, pojawia się jego dokładna podobizna, posiadająca tyle samo punktów życia co on. Obraz ten nie może wykonywać żadnych czynności, takich jak atakowanie czy rzucanie czarów. Może jednak poruszać się, odciągając wrogów od niewidzialnego maga. Obraz pozostaje pod kontrolą czarującego do momentu, aż jego punkty życia spadną do zera lub dopóki zostanie rzucone rozproszenie magii albo inne zaklęcie ujawniające iluzję, jak na przykład prawdziwe widzenie. No, czyli jest taka, tutaj zwodniczy sobowtór był ten jeszcze inny, tylko tam można było atakować. Odchylenie czaru. To potężne zaklęcie sprawia, że czary rzucone na maga są wchłaniane i absorbowane. Dotyczy to czarów, których suma poziomów wynosi 10, w tym tych rzucanych za pomocą zwojów i wrodzonych zdolności czaropodobnych. Ale nie dotyczy następujących przypadków. Gdy obszar działania czaru nie jest skupiony na magu oraz gdy obszar działania jest nieruchomy, np. zabójcza chmura lub śmierdząca chmura.
Dopóki dostępne będą jakiekolwiek poziomy, rzucony czar zostanie wchłonięty. Przykładowo, pozostał tylko jeden poziom, a na czarodzieja zostaje rzucone zaklęcie trzeciego poziomu. W takim wypadku zostanie ono wchłonięte, anulując jednocześnie działanie odchylenia czaru. A zaklęcie to nie chroni czarującego przed rozproszeniem magii, lecz nie zostanie też przez nie rozproszone. Okej. Tutaj wiele może się powtarzać niektórych zaklęć, zwłaszcza, że to są po prostu wersje wyższe i niższe, w sensie poziomowo. Przyzwanie Ifryta. Rzucając to zaklęcie, mag nakłania Ifryta, olbrzymiego geniusza o potężnych zdolnościach do opuszczenia sfery żywiołu ognia i wkroczenia do pierwszej strefy materialnej. Ifryt będzie służył czarodziejowi przez cały czas trwania zaklęcia, atakując przy tym jego wrogów. Magowie powinni używać tego czaru z wielką ostrożnością, gdyż źle traktowany Ifryt obróci się przeciw swemu panu przy pierwszej nadarzającej się okazji. No tak, to jest tak samo jak z tymi dżinami, czy innymi tam jeszcze stworzeniami z tych stref, sfer właśnie jakichś tam żywiołów. Okej, to ile jeszcze tutaj mamy tych zaklęć, co ja tutaj nabrałem? No, jeszcze chyba z dwie porcje może maksymalnie. Dobra, zobaczmy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i tutaj będzie końcówka. Polimorfowanie innego. To tak już bardziej na nasze poziomy, jakiś tam poziom czwarty. Polimorfowanie innego jest potężnym czarem, który na stałe zmienia cielesną formę poddane jego działaniu istoty. Na stałe? O kurczę, cechy umysłu nie ulegną przemianie i ofiara nie otrzymuje żadnych specjalnych zdolności właściwych jej nowej formie. Odpowiedniej przemianie ulegają jedynie wszystkie cechy fizyczne. Jest to szczególna odmiana tego czaru, która zamienia ofiarę w wiewiórkę, jeżeli nie zostanie wykonany rzut obronny przeciw petryfikacji polimorfii. Transformacja jest natychmiastowa i trwała, aż do czasu rzucenia na ofiarę udanego rozproszenia magii. Ofierze dostępne są naturalne ataki nowej formy, a cały jej ubiór i wyposażenie stapiają się z nowym ciałem. O matko! Zaraza. Czar ten wywołuje u wybranej istoty poważną chorobę i osłabienie. Zakażony zaczyna natychmiast odczuwać bolesne i rozpraszające uwagę symptomy, takie jak czyraki, wybroczyny, rany, sączące się ropnie i tym podobne. Mam nadzieję, że nikt nie jadł podczas czytania. My też, chociaż siedzimy w tawernie. Siła, zręczność i charyzma ofiary zostają obniżone o 2 punkty, a ponadto zostaje ona spowolniona. Wszystkie te efekty utrzymują się, dopóki na ofiarę nie zostanie rzucone zaklęcie leczenie chorób. Czyli jakoś można z tego się wykaraskać. Stożek zimna. Czar ten wyzwala podmuch ekstremalnie zimnego powietrza w kształcie stożka, który zadaje 1k4 plus 1 obrażeń od zimna na poziom czarującego. Istoty znajdujące się w obszarze działania zaklęcia mogą wykonać rzut obronny przeciw czarom, aby otrzymać połowę obrażeń. No nie wiem, jak tutaj na północy, czy nam się to przyda. Ogień słońca. Ogień słońca jest podobny do ognistej kuli, wybuchając płomieniami i zadając obrażenia zależne od poziomu czarodzieja, którego rzucił. Obrażenia te wynoszą 1k6 na poziom czarodzieja, maksymalnie 15k6. Czarodziej wykonuje gest ręką, sprawiając, że wszystko wokół wybucha płomieniem, raniąc każdego oprócz niego. Istoty, które nie wykonają rzutu obronnego przeciw czarom, otrzymują pełne obrażenia. Ci, którym się on powiedzie, uskakują, padają na ziemię lub otaczają się, odnosząc dzięki temu tylko połowę obrażeń. Tylko. Ochrona przed elektrycznością. Po rzuceniu tego czaru wskazana istota staje się całkowicie niewrażliwa na wszelkie ataki oparte na elektryczności, niezależnie od tego, czy są one pochodzenia magicznego, czar błyskawica, czy też nie, smoczy oddech. Efekt ten utrzymuje się przez cały czas działania czaru lub do momentu jego rozproszenia. Okej. Ochrona przed kwasem. Zaklęcie ochrony przed kwasem działa nie dłużej niż jedną turę na poziom czarującego. Po jego rzuceniu wskazana istota staje się całkowicie niewrażliwa na wszelkie ataki oparte na kwasie, niezależnie od tego, czy są one pochodzenia magicznego, na przykład czar kwasowa strzała Melfa, czy też nie, na przykład specjalne ataki stworzeń. Efekt ten utrzymuje się przez cały czas działania czaru lub do momentu jego rozproszenia. No kto wie, może ewentualnie musielibyśmy skorzystać kiedyś. Kościane strzałki. Czar ten tworzy 9 strzałek, które mogą być użyte przez czarującego. Nie można ich odłożyć, dopóki nie upłynie
czas działania zaklęcia. Powstałe strzałki posiadają umagicznienie plus 3. Zadają 1K4 plus 3 obrażeń od pocisków, a trafiona nimi istota musi wykonać rzut obronny przeciw śmierci lub otrzyma 2K6 magicznych obrażeń, a jej siła zostanie obniżona o 3 na okres 5 rund. Utrata siły nie jest kumulatywna, a nieudany rzut obronny nie spowoduje, że będzie ona trwała dłużej. Biegłość czarującego w posługiwaniu się strzałkami lub jej brak nie wpływa na szansę trafienia w cel. Okej. Pożeracz dusz. Czarten zadaje 3K8 magicznych obrażeń wszystkim żywym stworzeniom znajdującym się w promieniu 4 metrów. Każda istota, która umrze w wyniku działania tych obrażeń, zostaje unicestwiona, a jej esencja zostaje przekształcona w szkielet o 3 kostkach wytrzymałości, znajdujący się pod kontrolą czarującego. Ponadto za każdą zabitą w ten sposób istotę czarujący otrzymuje na 1 turę premię plus 1 do siły, zręczności i kondycji. Zaklęcie to nie działa na nieumarłych, konstrukty i żywiołaki. Okej, no to ostatnia porcja zaklęć. Wyciągamy z worka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie. I to wszystko. Aleśmy przemielili tych zaklęć. Bogowie. Zbroja. Mocą tego czaru czarodziej tworzy magiczne pole siłowe, które chroni, jakby było zbroją łuskową, KP6. Efekt działania czaru kumuluje się z premią do klasy pancerza, wynikającą z posiadania wysokiej zręczności, a w przypadku wojowników magów także z premii wynikającymi z używania tarczy. Zaklęcie nie ogranicza zdolności poruszania się, nie zwiększa obciążenia, ani nie przeszkadza w rzucaniu innych czarów. Działa przez 9 godzin lub dopóki nie zostanie rozproszone. Chyba mamy lepszy nawet tutaj jakiś tam KP2. Ale... Przerażenie. Przerażenie to zaklęcie pozwalające czarodziejowi wywołać u ofiary jej wrodzone lęki, dzięki czemu ta postrzega go jako kogoś lub coś nieprzyjaznego, co zdaje się zbliżać ku niej z wrogimi zamiarami. Jeżeli ofiara nie wykona rzutu obronnego przeciw czarom, odwraca się i zaczyna uciekać od czarodzieja z maksymalną możliwą szybkością. Stworzenie otrzymuje również modyfikator do wszystkich rzutów obronnych, wynoszący minus 1 na każde 2 poziomy czarującego, maksymalnie minus 6 na 12 poziomie. Mimo iż sam czarodziej nie ściga uciekającej istoty, robi to wytwór jej wyobraźni. Nieumarli są całkowicie niepodatni na działanie tego zaklęcia. No bo czego tu się bać? Jak i tak już trup. Po rzuceniu tego zaklęcia zręczność wskazanej istoty zostaje w magiczny sposób zwiększona o ilość zależną od jej klasy. Łotrzykowie otrzymują 1K8 punktów, wojownicy i czarodzieje 1K6, a kapłani 1K4 punkty. Jeśli postać posiada więcej niż jedną klasę, stosowana jest wyższa kostka. Zwinność kota nie może zwiększyć zręczności powyżej 20, a szkoda. Polimorfowanie siebie. To już jest czasowe, nie jest stałe, no i całe szczęście. Po rzuceniu tego zaklęcia czarujący może przybrać formę innej istoty, dzięki czemu może poruszać się w sposób naturalny dla nowej formy i oddychać tak jak ona. Czar nie przekazuje jednak innych zdolności nowej formy, takich jak specjalne ataki i magia. Nie grozi również czarującemu zmianę osobowości i zdolności umysłowych. Po rzuceniu zaklęcia i podczas jego trwania, czarujący może w każdej chwili przybrać dowolną nową formę i zmieniać ją tyle razy, ile sobie życzy. W niektórych przypadkach zyskuje możliwość posługiwania się naturalnymi dla nowej formy sposobami ataku, w innych zaś może posługiwać się bronią. Jego zdolności umysłowe nie ulegają zmianie, odpowiednio zmieniają się jednak jego cechy fizyczne. Czarujący zyskuje również wszelkie naturalne dla nowej formy rodzaje ochrony, np. odporności na pociski i broń obuchową charakterystyczne dla szlamów, śluz i galaret. Polimorfowanie siebie pozwala przyjąć czarującemu m.in. następujące formy. Flint włada magiczną halabardą plus 1 do obrażeń od ognia, traktowana jako broń plus 3. Galareta musztardowa może zatruć lub spowolnić ofiarę, jeśli ta nie wykona rzutu obronnego przeciw śmierci. Ogr zdolny zadawać duże obrażenia pięściami, a także pająk, który zatruwa ofiarę po trafieniu. Ponadto czarujący może polimorfować się w niedźwiedzia brunatnego, niedźwiedzia czarnego, niedźwiedzia polarnego, wilka, śnieżnego wilka oraz nudnożuka. Chodzimy i nudzimy. Ochrona przed zimnem. Czar ten zapewnia całkowitą niewrażliwość na obrażenia od zimna. No i to jest petarda opis. Dobra, powiodło się. Wszystkośmy się tutaj nauczyli. W takim razie ja wracam swój kapelutek na miejsce. Zobaczę, czy ja jeszcze... O, czy to tutaj było? Tak.
Zapiszmy sobie. Ciach. No i zobaczmy, cóż też ja tutaj potencjalnie mógłbym sobie zmienić, gdybym miał takie życzenie. Przed zwykłymi, obniżenie odporności. Troszkęśmy się tutaj nauczyli tych zaklęć. Żywia łaki ognia, zabójcza chmura morza zamiast takiego. Klosz niewrażliwości. Ojejku, ale się tego nabrałem tutaj. Tu mogę wziąć ewentualnie jedną magiczne. Tam mam zwykłe, tu mogę mieć magiczne. No i dobra. To na razie zostawimy sobie w ten sposób. Czy ja bym chciał coś tutaj jeszcze zmieniać? Chyba nie. Mamy całkiem dobrze tutaj. Okej. Okay. Czyli tak. Tutaj już sobie zapisałem. Porozmawiam jeszcze z Kieranem. Prześpimy się na noc. Odświeżę sobie zaklęcia na pewno. O. Wynajęcie. Ciach. A? Najpierw Digby, teraz Dolan. Zabicie przez to samo zwierzę? He? No tak, rozmawialiśmy z tymi kłusownikami, z tymi rzekomo przygłupami. W takim razie wyjdziemy, zobaczymy o co może chodzić. Jakie zwierzę zabici? Ktoś tam na nich poluje chyba, tak? Jeszcze mogę zapytać, bo tam była kiedyś taka właśnie opcja dialogowa, z tego co pamiętam, ostatnim razem. Mamy. Cia. Załatwię to. O, Dogal został sam? Zrozumiałem. Trań, a teraz Dolan nie żyje. Ten głupkowaty smyk poszedł ze mną już zeszłej nocy nad jezioro i zabił go wilk. Jaki drań? Co się stało? Siedzieliśmy sobie, zajmując się swoimi sprawami, a tu z lasu wyszedł wilk i rzucił się prościutko na nas. Mój brat, ten głupi Tuman, nie zdążył nawet zajarzyć, co się dzieje. Próbował go pogłaskać. Kretyn. Wilk skoczył na Dolana i zaczął go gryźć po twarzy. Nie miałem pojęcia, co zrobić. Jak się ocknąłem, Dolan nie żył, a bestia już się czaiła, żeby się na mnie rzucić. Sięgnąłem po sztylet i zacząłem go kuć, ale oszep po prostu się odbijało od jego skóry. Mówię ci, ta bestia to nie był twór natury. Miałem szczęście, że udało mi się ujść z życiem. Rozmawialiśmy z ostatnim z trzech braci, Dogalem. Powiedział, że jego brat Dolan został zabity przez jakieś zwierzę, chyba wilka. Dogal był świadkiem całego zajścia i próbował uratować brata. Okazało się jednak, że jego sztylet nie zadał bestii żadnych obrażeń. Więc myślisz, że ten wilk był stworzeniem magicznym? Pewnie to Emeryk przywołał te wilki, żeby zabiły mnie i moich braci. Wiesz, co jeszcze myślę? Myślę, że Emeryk i jego mały wilczy przyjaciel będą martwi, kiedy ich następnym razem spotkam. Zważ na moje słowa. Dogal chyba myśli, że wilki, które zabiły Dolana i Digibiego, mają coś wspólnego z Emerykiem. Dogal obstaje przy tym, że Emeryk w jakiś sposób sprowadził te potwory, żeby zabiły jego braci. O matko. No dobra, to zobaczmy w takim razie do Emeryka, czy coś wie o tym. Rozejrzymy się może po jeszcze chwilę po tej mieścinie. Czy coś tu się kręci ogólnie? No bo jak to jakiś wilk grasuje, dobrze żeśmy powiedzieli Hayley, żeby wróciła do domu. Tutaj nic. Czysto. Zobaczmy tą stronę. Czy tutaj przy tych wozach ewentualnie? Nie. Może coś, te karawany kupieckie coś wiedzą. To znowu ty? Czego chcesz? No nic. Karl. Witaj z powrotem. Co stary Karl może dla ciebie zrobić?
No nic, myślałem, że może coś tam mi poradzisz, coś podpowiesz. Jemeliasz? Halo, Jemeliaszu? Nieważne. A zatem do Emeryka pójdziemy. Tutaj mieszka Emeryk. Zobaczmy, czy coś słyszał. Emeryk Jastrząb. Znowu tu jesteście, co? W czym mogę wam pomóc tym razem? Może mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań. Co chcielibyście wiedzieć? O. O morderstwach, które ostatnio wydarzyły. Czy mnie jakieś morderstwa ominęły? Rozmawialiśmy z Dogalem o zabójstwie Dolana. Powiedział nam, że na własne oczy widział atak i próbował uratować brata, ale jego sztylet nie zdołał zranić bestii. To ciekawe. Słyszałem, że Dogal poszedł do Kierana, bo chciał od niego kupić zaczarowany miecz. Czy myślisz, że Dogal planuje sam rozprawić się z tą bestią? Nie sądzę, żeby był do tego zdolny. Może powinniście odwiedzić gwiżdżącą szubienicę i zapytać Kierana, czy wie, co takiego knuje Dogal. Okej. No dobra, to jeszcze zerkniemy na towary, bo ostatnio też troszkę strzelaliśmy z łuku. Ja bym chciał wiedzieć, czy ja muszę jakieś strzałki albo cokolwiek dokupywać. Nawet by się przydało. Ogólnie kupię sobie, o, takie plus dwa i może te, o, ciach. Czy coś jeszcze? Trochę może tych zwykłych. Tak. O, nie wiem, ile tam mi będzie ich potrzebne, ale te w sumie mamy ich sporo, a też warto zrobić z nich użytek. Dobra, czyli tak. Emeryk wspomniał, że Dogal chciał kupić magiczny miecz od Kierana. Powiedział, żebyśmy udali się do gwiżdżącej szubienicy i zapytali Kierana, co Dogal chce z nim zrobić. No właśnie. Zrozumiałem. Bo tu jakaś sprawa z wilkiem się wywiązała, z tego co widzę. Jakaś awantura. Awantura o wilka. Który w dodatku akurat morduje tych nieszczęśników. Purvis raczej pewnie nic tam nie słyszał. On tam tylko kopie te dziury i... Wykopać dziurę? No właśnie, on tam kopie te dziury na potęgę. Już nowy grób pewnie przybył. To chociaż tyle. Może zapytamy wyrocznie o pomoc. Może nam coś doradzi. Słuchaj, Kieran, sprawa jest. Witajcie znowu, wędrowcy. Czym mogę służyć? Może mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań? Oczywiście. Co chcielibyście wiedzieć? Mogę zapytać o morderstwa albo ewentualnie... Dobra, słyszeliśmy, że Dogal chciał... Bez owijania w bawełnę. Słyszeliśmy, że Dogal chciał kupić zaczarowane ostrze. Czy wiesz, po co takie coś miałoby mu być potrzebne? A, tak, Dogal opowiedział mi ostatnio o spotkaniu z wilkiem tamtej nocy, kiedy zabito Dolana. Twierdzi, że ta bestia była magiczna i że normalnym ostrzem nie można jej zranić. Powiedziałem mu, że nie mam takich przedmiotów i odesłałem go z powrotem. Czy wierzysz w to, że ten wilk naprawdę był istotą magiczną? Myślę, że to możliwe. Istnieje wiele istot, które zwykłą stalą nie można zranić. Może ten wilk, z którym walczył Dogal, tak naprawdę był wilkołakiem? To by wyjaśniało, dlaczego nie mógł go zranić. Rozmawialiśmy z Kieranem i zapytaliśmy go, czy wie, dlaczego Dogal interesuje się nabyciem magicznego miecza. Zasugerował, że wilk, który napada na traperów, może być w rzeczywistości wilkołakiem. Istoty takie znane są z tego, że są odporne na broń niemagiczną, co wyjaśniałoby, po co Dogalowi miecz. Okej. No to chyc. Poczekaj, mam nadzieję, że się nie obrazisz, że skorzystam z twojego pokoju, ale nie chcę przyzywać tutaj przed wszystkimi... widzami, gapiami tam w tawernie, to też skorzystam tutaj z umiejętności kontakt z inną sferą. Ciach! Io didiki! Ekio! Ciach! Tak! Pytaj! Mogę zapytać ewentualnie, jacy wrogowie czyhają na mnie w posępnym mrozie?
Na zewnątrz wszystkie rodzaje lodowych bestii. Tak, wewnątrz strzeż się robaków polarnych i pozbawionych życia ludzi z lodu. Tak, nie, nie. Co za stwór? Jakieś polarne stworzenie, robaki. Ej, chłopaki, wiem, co na nas czeka. Zrobione. Dobra, ale my tu o wilku, a co ja mam teraz z tym wilkiem? Czy mogę ewentualnie skonfrontować teraz Dolana? No bo nie widzę tutaj innego. Nic tutaj nie ma. W sumie wilkołaki gdzieś tam po nocach chadzają. Jest godzina 20, to może niedługo się jakiś zjawi. Dobra, zobaczymy sobie, podejdę do Dolana i zobaczę, czy on coś ewentualnie może stwierdzić na ten temat odnośnie, czy jak teraz go skonfrontujemy, że byliśmy z Amerykiem, porozmawialiśmy, a Kieran natomiast podejrzewa, że to może być wilkołak. Dogal. Drań, a teraz Dolan nie żyje. No tak, ale tutaj nic innego ciekawego nie ma. No dobra, no to jeszcze zajrzymy do Ameryka i zapytamy, czy coś mu wiadomo na temat wilkołaków. Jeśli nie, to cóż, wyruszamy. Z zaklęciami całkiem w porządku. O, robaki polarne, tak ogólnie. Ameryk, poczekaj. O! Witajcie znowu. Masz może jakieś nowe wieści o wilku zabójcy? Rozmawialiśmy z Kieranem o magicznym mieczu, który kupił u niego Dogal. Zdaje się sądzić, że to wilkołak popełnia morderstwa w mieście. Wilkołak? Jak to możliwe? Jestem pewien, że to wilk, który mnie zaatakował, kryje się za tymi zabójstwami, a nie żaden przeklęty człekostwór. Skąd wiesz, że bestia, która cię zaatakowała, nie była wilkołakiem? To niewykluczone. Mówią, że takie istoty potrafią przybierać zarówno kształty ludzi, jak i zwierząt. Ale ja w czasie ataku zostałem ranny. Gdyby ta bestia była wilkołakiem, to czyż nie zaraziłaby mnie tym przekleństwem? Może to zrobiła. Powiedz mi, co sobie przypominasz z kilku ostatnich nocy? Na bogów! Te koszmary! Od czasu tego ataku dręczą mnie straszne koszmary. Myślałem, że to ojciec lasu zsyła je na mnie, żeby przypomnieć mi o moich występkach. Nad ranem budziłem się mokry od potu, a przed oczami ciągle miałem krwawe wizje. A miłosierni bogowie, to prawda. Co ja zrobiłem? Czym się stałem? Czyli to Emeryk jest wilkołakiem i po nocach urzęduje. O bogowie, udało ci się odkryć, że Emeryk jest wilkołakiem. O cholera. No dobra. A... Uspokój się. No dobra, ale no teraz on już zaraz będzie tutaj, bo to jakaś mordownia zaraz się. Uspokój się. Na pewno jest taki sposób, żeby ci pomóc. Pomóc mi? Jestem wilkołakiem. Mordercą. Dlaczego myślicie, że zasługuję na waszą pomoc? Błagam. Zostawcie mnie w spokoju. Chcę zostać sam. Odkryliśmy, że za morderstwami w samotnej kniei kryje się Emeryk. Okazuje się, że wilk, który go zaatakował w lesie, to w rzeczywistości wilkołak oraz że gdy go ugryzł, ściągnął na niego klątwę. Kompletnie nie zdawał sobie sprawy, co się z nim stało, dopóki nie dopowiedzieliśmy mu prawdy. Powiedzieliśmy mu, że postaramy się znaleźć sposób na zdjęcie jego klątwy. Dobrze, ale jeśli odkryjemy jakiś sposób, żeby zdjąć z ciebie tę klątwę, to jeszcze do ciebie wrócimy. Poziom dostała nasza dzielna kapłanka, ależ tutaj awantura o wilkołaka. No co teraz? Ten tam będzie po nocach urzędował? Co ja mam tu zrobić? Zły wilk. Jak możemy z niego zdjąć klątwę? Kto mógłby nam pomóc? Może kapłan coś będzie wiedział albo w tawernie? Kurczę, ale jak zaraz porozpowiadamy, że mieszkają z wilkołakiem, to wszyscy wpadną w panikę.
Czy masz coś na wilkołaki może? Tak niezobowiązująco pytam, wiesz, hipotetycznie. Pewnie nie. Zrozumiałem. No dobra, to nic. Kto mógłby coś wiedzieć o wilkołakach? Może Kieran? Już się robi. Czy możesz mi odpowiedzieć na kilka pytań, Ojejku. Możemy go tutaj ewentualnie podpytać o to, Kierana. Słuchaj, Kieran, odkryliśmy, że Emeryk stał się wilkołakiem. Może znasz jakiś sposób, żeby zdjąć z niego tę klątwę? Emeryk, powiadasz? To okropna wiadomość. Obawiam się, że nie potrafię wyleczyć tak poważnej przypadłości jak zła likantropia, ale mam pewien przedmiot, który mógłby zapobiec efektom tej klątwy. Zanieście ten amulet Emerykowi. Tak długo, jak będzie go nosić na szyi, nie zmieni się w wilka, ani nie zarazi innych swoją chorobą. Natychmiast zaniesiemy Emerykowi. Do zobaczenia. O, to dobrze, że chociaż pieszczota Selun. Co to takiego? Ten prosty amulet został pobłogosławiony przez kapłankę Selun, bogini księżyca. Ma on moc panowania nad klątwą likantropii, jednak nie jest w stanie jej zdjąć. Kieran dał nam amulet, żeby przekazać go Emerykowi. Powiedział, że amulet nie zdejmie klątwy, ale uchroni go od zmiany kształtu oraz od zarażenia klątwą innych. No mam nadzieję, bo jak się okaże, że tu się teraz wydało, Kieran powie, o cholera, dobra, dałem im kawałek plastiku. W porządku. Żeby się odwalili. My pójdziemy do posępnego mrozu, tam na północ wracamy, a tutaj normalnie lincz. I chłopa powieszą. Oby nie. Nawet go tam polubiłem, no nie jego wina ogólnie, że coś takiego się stało, ale... Ale cóż, no zobaczymy. Załatwione. Mości Emeryku. Jest sprawa. Nie powinni się tu przychodzić. Dopóki ciąży na mnie przekleństwo wilkołaka, nikt nie jest przy mnie bezpieczny. Nie chcę być odpowiedzialny za kolejne śmierci. Kieran dał nam ten magiczny amulet. Weź go. Tak długo, jak będziesz go nosił, amulet nie pozwoli ci zamienić się w wilkołaka. Nie wiem, co powiedzieć. Może teraz będę mógł żyć na tyle długo, żeby odpokutować za moje zbrodnie. Dziękuję. Jestem waszym dozgonnym dłużnikiem. Nie ma za co. Do zobaczenia. Oj, kurczaki. Znowu daliśmy Emerykowi magiczny amulet, który ustrzeże go przed przemianą w wilkołaka. Być może nocami w samotnej kniei znów będzie bezpiecznie. Aleśmy tutaj to faktycznie, bo to kolejna, to już 21 godzina, to już się zbliżało powoli i znowu by zaczął tutaj wieczorami urzędować i mordować na ulicach. Kurczę, że ten dzieciak, tutaj się temu dziecku się nic nie stało, to też szczęście. Och, jejku, kto by pomyślał, że w takiej małej mieścinie tyle problemów i tyle rzeczy się dzieje. Niby nudna, a tu takie. Dobra, w takim razie przyznajmy sobie poziomy, bo tutaj widzę, że troszkę żeśmy poszaleli akurat, przyda się. Kolejny poziom, 16, mamy trafienie zmniejszone o 1, dodatkowe czary kapłana. Dobra. Trafienie poprawione, nie zmniejszone, ale... Okej, okay. Teraz tak, tutaj. Czary kapłana, drugiego, trzeciego i czwartego poziomu. Dodatkowe punkty biegłości. Czy ja bym chciał coś tutaj przyznać takiego nietypowego? Mamy maczugi, cepy bojowe, morgensterny, wekiery. Troszkę korci mnie tutaj ewentualnie... A, sejmitarów tutaj to my nie przyznamy. Możemy procki, no młoty bojowe zostały, no nic innego. To wszystko, co możemy tutaj wrzucić. Dobra. To ciach. No i jeszcze Lilith. Lilith podobnie, drugi poziom. Dobra, to im troszkę może tutaj jeszcze roszady jakieś by się przydało w tych zaklęciach. Z tego w ogóle nie robiliśmy użytku, nie korzystaliśmy. To też nie wiem, czy nam się przyda. Wolałbym chyba bardziej coś takiego sytuacyjnego, gdyby się okazało, że reszta na przykład grupy gdzieś tam jakoś wpadnie w panikę. Tutaj ten jednorożec, no niby fajnie, ale ani razu chyba go nie wykorzystałem, więc tak niespecjalnie.
A z drugiej strony, co to innego? Leczenie umiarkowanych ran? Pułapki? No chyba tylko to. Nic innego niestety. Tu jest to wezwanie owadów, a tutaj z kolei wzięliśmy tą ścianę. Dobra. Może być. Zobaczmy w takim razie u Tybalda. Tutaj mamy osłonę przed śmiercią. W porządku. Chociaż może warto by ta ochrona przed złem, bo to jest dosyć taki zdjęcie klątwy. A zostawię. Może gdzieś tam ewentualnie, potencjalnie mogłoby się przydać. Chociaż teraz jak wiemy, że tam mogą być stworzenia, które tłuką jakimś zimnym, to może coś na zimno bardziej. Czy mamy... O, tutaj mam jeszcze, no tak. Zobaczmy, tutaj mamy ochrona ogień zimno, to jest 50%. No, całkiem. Dobra, to wezmę drugie takie zaklęcie, mamy dwa wtedy. Tutaj mamy rozproszenie, co jeszcze? Tu jest ochrona przed ogniem. Osłona przed burzą, na zimno niestety nie ma. Kolce, dotyk pleśni, jakieś wezwanie błyskawic, wezwanie owadów, strefa czystego powietrza, może taką strefę jedną sobie wezmę. O. Nigdy nie wiadomo, a warto być przygotowanym. Recytacja, tu jest błyskawice też, ochrona, łaknienie krwi, święta moc. Może to swoboda ruchów jeszcze raz, bo do tej pory sporo było właśnie z tego ogłuszania jakiegoś. To mi się nie podobało. To jest piąty, szósty, okej. Czyli wszystko. No dobra. To zapiszę sobie tutaj rozgrywkę i jeszcze raz możemy sobie odpocząć, żeby mieć te wszystkie zaklęcia już tutaj. Jeszcze zobaczyć, czy ja u siebie bym chciał. Tych przyjaciół mi już niepotrzebnych właśnie. To też tak jakoś niespecjalnie mnie ujęło. Powyrzucam i wezmę stary, dobry, magiczny pocisk. Tutaj może zostać, to się gdzieś tam przydaje nam, wykrywanie nieumarłych. Ogień na pewno na te wredne istoty. Tutaj akurat byłem zadowolony z tego. Tu nawet też zdało egzamin, tam te poprzednie. Zobaczmy tylko, czy tutaj mam jakieś ochronę przed zimnem. Elektryczność niestety. Dobra, niech tak będzie. W takim razie jeszcze sobie zamienię słowo z kieranem i trzeba będzie kierować swoje kroki do pokój na noc. Dworski oczywiście. Dobra. Czyli tak, uporaliśmy się tutaj Hayley i ten też, więc róża tylko nam została. Serce zimy to dalej tutaj kwestia główna. Okej, okay. W takim razie uporaliśmy się z sporą ilością zadań. Zapiszę... Oj, panowie, panie, proszę się tu nie tarmosić. Okej. Okay. Zapiszę sobie w tym miejscu odcinek. Myślę, że to jest idealny moment na to, aby go zakończyć. A w przyszłym zobaczymy, wybierzemy się do tego posępnego mrozu i zobaczymy, co też czeka na nas w tym posępnym mrozie. Czy uda nam się znaleźć tą wieżdżkę i o jakich lodowych robakach mówiła ta, to stworzenie moje. Także wszystkiego się dowiemy na miejscu. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Może był tam trochę długaśny i takie czytanie ogólnie, ale no czasami też taki musi być. Także dzięki jeszcze raz, wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.